Witam Państwa serdecznie na wykładzie, podczas którego przyjrzymy się temu, co można zrobić, żeby być aktywnym i dobrze funkcjonować pomimo COVID-u. Zapraszam. Nazwałam mój dzisiejszy wykład Zachować sprawność podczas pandemii. Kiedy przyglądamy się danym dotyczącym starzenia społeczeństwa polskiego, tym danym, które pochodzą sprzed COVID-u, to zobaczymy, że średnia długość życia dla mężczyzn wynosiła około 84 lata, dla kobiet prawie 82. Średnia długość życia to jest taka liczba lat, którą przeżyje połowa osób urodzonych w danym roku, co oznacza, że co drugi chłopiec rodzący się w tej chwili przeżyje 84 lata, a dziewczynka 82 lata. Takie same dane możemy wygenerować dla poszczególnych grup wiekowych i tak jak na tym slajdzie widać, dla osób 65-letnich przewiduje się tak zwane dalsze trwanie życia dla mężczyzn na około 16 lat, dla kobiet na około 20 lat. To oznacza, że co drugi 65-letni mężczyzna przeżyje 16 lat, a kobieta 20. To jest dużo. Natomiast proszę zobaczyć, że tylko niewielką część tych lat, które prognozuje się, że przeżyjemy, to są lata, które przeżyjemy w tak zwanym zdrowiu. Dla mężczyzn z prawie 16 lat jest to 7,5, a więc mniej więcej połowa, a dla kobiet z 20 lat jest to 8 lat, a więc zdecydowanie mniej niż połowa. W zdrowiu to oznacza w sprawności i bez konieczności pomocy osób z otoczenia. Zadajmy zatem pytanie, co możemy zrobić, żeby lepiej funkcjonować? To pytanie zadawaliśmy przed pandemią i zwracaliśmy uwagę, że istnieje wiele czynników, które sprzyjają występowaniu tak zwanych chorób niezakaźnych, tych, których ryzyko narasta z wiekiem, a więc takich chorób jak otyłość, nadciśnienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, ale też miażdżyca, choroba niedokrwienna serca czy cukrzyca, a także niektóre nowotwory. Do najważniejszych czynników, które sprzyjają występowaniu tych chorób, należy mała aktywność fizyczna i nieodpowiednia dieta. Mała aktywność fizyczna, ale też nieodpowiednia dieta zwiększają również ryzyko występowania zaburzeń funkcji poznawczych w starszym wieku. Innymi słowy, sprzyjają między innymi gorszej pamięci. Wpływają też niekorzystnie na nasz nastrój, bo na przykład aktywność fizyczna, kiedy jesteśmy aktywni, wydzielają się endorfiny, a są to tak zwane hormony szczęścia. Mimo tego, że to wszystko wiemy, że mała aktywność fizyczna i nieodpowiednia dieta pogarszają proces starzenia i sprzyjają występowaniu wielu chorób, mimo to wśród osób starszych, jak pokazują dane, co piąta osoba jest otyła, to oznacza, że ma nieodpowiednią dietę i prawdopodobnie mało się rusza. Co więcej, 80% czasu wszystkie osoby starsze, średnio 80% czasu spędzają w sposób nieaktywny. Proces starzenia nieodwołalnie prowadzi do zmian w mięśniach i wiemy o tym, że te zmiany w mięśniach są dużo większe u osób, które nie są aktywne. Tu widzimy przekrój przez udo 25-latka i dużą masę mięśniową. Ten cały jasno-szary kolor reprezentuje tutaj komórki mięśniowe. Tu jest przekrój przez udo sprawnego, podkreślam, 75-latka i widać, że masa mięśniowa jest u niego o wiele mniejsza. Ta masa mięśniowa wystarczy do tego, aby być sprawnym, ale jednak jeśli wydarzy się jakiś proces uszkadzający tę masę mięśniową, to już dużo łatwiej u 75-latka o to, aby miał kłopoty z poruszaniem. Ważne jest to, że zmniejszenie masy mięśniowej z wiekiem jest tym większe, im mniej jesteśmy aktywni. Mimo to
Przy średniej aktywności uważa się, że po 60 roku życia mężczyźni tracą około 2 kg mięśni na 10 lat, a kobiety kilogram. Spadek masy mięśniowej przekłada się na naszą gorszą sprawność i tu widać, jak z wiekiem zmniejsza się szybkość chodu. Mamy na tym slajdzie średnią prędkość chodu na krótkim odcinku dla osób w różnym wieku, tu poniżej 30 roku, potem do 40, do 50, do 60 i powyżej. I to są badania dużej grupy zdrowych osób w różnym wieku i widać, że im starsza grupa wiekowa, tym ta szybkość poruszania jest mniejsza. To jest o tyle ważne, że dolny obrys tej ramy to jest szybkość 1 metr na sekundę i to jest szybkość, poniżej której uważa się, że jeśli poruszamy się wolno na krótkim odcinku, wolniej niż 1 metr na sekundę, to zdecydowanie zwiększa to ryzyko upadków. Czyli z wiekiem zmniejsza się masa mięśniowa, poruszamy się coraz wolniej, ale chcemy być nadal aktywni. W związku z tym, aby jak najmniej zmniejszała się masa mięśniowa i jak najmniej spadała szybkość naszego chodu, powinniśmy być aktywni. Brak ruchu bowiem zwiększa ryzyko występowania wielu chorób. Brak ruchu oznacza gorszy metabolizm glukozy. A gorszy metabolizm glukozy to pierwszy krok w kierunku cukrzycy. Proszę zobaczyć, że cukrzyca jest typową chorobą, której ryzyko narasta z wiekiem. Brak ruchu oznacza gorszą pracę serca, a to zwiększa ryzyko nadciśnienia, ale też niewydolności serca. Brak ruchu to zwolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego, a to jest pierwszy krok w kierunku zapaść. Brak ruchu to gorsza ruchomość stawów, a to jest pierwszy krok w kierunku choroby zwyrodnieniowej stawów, czyli takiej choroby, która objawia się pogorszeniem ruchomości stawów i bólami stawów, a wiemy przecież, że to jest dolegliwość typowa dla osób starszych, na którą cierpi bardzo wielu naszych seniorów. Brak ruchu to wreszcie spadek gęstości masy i gęstości kości, a więc zwiększone ryzyko osteoporozy. Zdecydowanie zatem powinniśmy się ruszać. I rzeczywiście na wykładach, które prowadzone były przed pandemią, podczas naszych spotkań, zwracaliśmy uwagę, że tak naprawdę prozdrowotny styl życia poprawia proces starzenia, optymalizuje proces starzenia i powoduje, że wolniej się starzejemy, że zmiany w naszych narządach wynikające z upływu czasu są mniejsze. Ten prozdrowotny styl życia oznacza z jednej strony zdrową dietę, ale z drugiej strony oznacza aktywność. I to nie tylko aktywność fizyczną, ale również aktywność psychiczną i społeczną przed pandemią. Tymczasem podczas pandemii wyraźnie wiemy, że kontakty z drugimi osobami mogą prowadzić do transmisji wirusa. Postępujemy zgodnie, czy powinniśmy postępować zgodnie z zasadą DMD, a zatem dystans, maseczki i dezynfekcja. I słyszymy, że jest zdrowiej dla seniorów, aby pozostawali w domu i przede wszystkim w przestrzeni publicznej unikali spotkań z ludźmi. Jak to pogodzić? WHO przygotowało specjalne rekomendacje dla osób w każdym wieku co do aktywności fizycznej. I generalne zalecenie jest takie, że podczas pandemii, pomimo obostrzeń, pomimo zakazów, wszyscy powinniśmy być tak aktywni, jak to jest możliwe. Powinniśmy zatem być aktywni, mimo tego, że pozostajemy w domu. Oznacza to, że powinniśmy wykonywać codzienną gimnastykę, wykonywać nawet proste ćwiczenia, takie, które możemy wykonać, ale bardzo ważna jest
regularność. Powinniśmy te ćwiczenia wykonywać codziennie, powinniśmy rozciągać czy aktywizować wszystkie grupy naszych mięśni i ruszać wszystkie stawy po to, aby nie okazało się, że kiedy pandemia się skończy, będziemy mieć bardzo duże kłopoty z poruszaniem. Przygotowano też cztery takie podstawowe zalecenia dla osób z wszystkich grup wiekowych na czas pandemii. Pierwsze dotyczy tego, aby chodzić po schodach. Chodzenie po schodach to bardzo zdrowy rodzaj ruchu. No i na przykład w blokach, gdzie są windy, a winda jest małą, zamkniętą przestrzenią, gdzie dużo łatwiej o dłuższe przebywanie wirusa w aerozolu, jeśli ktoś zakasłał jadąc tą windą przed chwilą, niż w przestrzeni klatki schodowej, która jest większa. Zwracaliśmy uwagę podczas pandemii, że rzeczywiście to pozostanie w domu jest ważne i żeby jeśli wychodzimy na klatkę schodową, żeby również wychodzić w maseczce i żeby pamiętać, że rzeczywiście może tam być aerozol, bo przed chwilą ktoś mógł zakasłać. Niemniej, no, jeśli przestrzegamy wszystkich zaleceń, to tak naprawdę pokonywanie schodów jest bardzo dobrym rodzajem ruchu. Drugie zalecenie to jest takie, żeby wykonywać ćwiczenia rozciągające. Żeby przypomnieć sobie wszystkie rodzaje ćwiczeń, które pamiętamy i spróbować je regularnie wykonywać. Po trzecie, żeby tańczyć. A jeśli słyszymy jakąś muzykę, która dociera do nas na przykład z radia czy z telewizji, to żeby w rytm tej muzyki wykonać kilka takich ruchów, które pozwolą nam troszeczkę zaktywizować różne grupy naszych mięśni. I wreszcie czwarta, bardzo ciekawa rekomendacja dotyczy tego, żeby być kreatywnym i wyszukiwać sobie takich rodzajów aktywności, które pozwolą nam wykonywać codzienne czynności, ale przy tym być aktywnym. Czyli na przykład, jeśli chcemy przenieść z kuchni do pokoju trzy rzeczy i nie mamy ograniczeń czasowych, to być może powinniśmy pójść trzy razy i przynieść każdą z tych rzeczy osobno, bo to spowoduje, że wykonamy większą liczbę kroków, a to z pewnością jest dobrze dla naszego organizmu, jeśli tylko nie mamy ograniczeń co do ruchomości. Warto też zdać sobie sprawę, że istnieje bardzo wiele programów dedykowanych seniorom, z których można korzystać właśnie wykonując codzienną gimnastykę. Oczywiście wymaga to dostępu do jakichś źródeł informacji. I tutaj pokazuję Państwu taki program internetowy Fizjoterapia Porusza, dedykowany seniorom, gdzie mamy całą taką serię ćwiczeń pod hasłem Aktywny senior w domu, które są wykonywane w pozycjach bezpiecznych, czyli mamy na przykład marsz na siedząco dla osób, które mogą upaść i boją się zaburzeń równowagi. Wykonywanie takich ruchów jak podczas chodzenia, czyli podnoszenie nóg na siedząco, jest z pewnością bezpieczne. Można również próbować maszerować, podpierając się o oparcie krzesła. Są również serie innych ćwiczeń. Można sobie taką serię tych wszystkich ćwiczeń wykonywać raz czy dwa razy dziennie i z pewnością jest to dobry pomysł. Ale nie musimy szukać daleko. Możemy, rozglądając się wokół siebie, znaleźć bardzo dobry program ćwiczeniowy, trener osiedlowy, który działa między innymi w Poznaniu i który pomaga być aktywnym seniorom z różnych grup wiekowych. Ważna jest jednak nie tylko aktywność fizyczna, ważna jest również aktywność psychiczna. Powinniśmy w związku z tym
tworzyć sobie takie zadania umysłowe, które na bieżąco będziemy rozwiązywać. I tu macie Państwo takie przykłady zadań z jednej z przygotowanych przez nas książeczek, gdzie mamy dwa przedmioty i pytamy, czym one się różnią i co mają wspólnego. I oczywiście można rozwiązywać takie łamigłówki w głowie, ale można też na przykład umówić się z kimś, czy to przez internet, czy nawet przez telefon i wspólnie właśnie dyskutować tego typu zadania. I to aktywizuje wtedy nie tylko psychicznie, ale również pozwala nam mieć kontakt z innymi ludźmi. Możemy wybrać 3 albo 4 dowolne zdjęcia czy obrazki i próbować opowiedzieć historię taką, w którą wkomponują się te miejsca czy przedmioty, które będą na tych obrazkach. Bardzo ciekawe zadanie, które bardzo dobrze wpływa na kreatywność naszego mózgu. Wreszcie pokazuję Państwu takie zadanie, które też bardzo dobrze można robić w formie takiego współzawodnictwa. Możemy wziąć dowolne długie słowo, ja akurat wybrałam kalafiorowe, i możemy z liter, które są w tym słowie, budować krótkie słowa, tak aby było ich jak najwięcej. Można robić to w głowie, ale można powycinać karteczki z literami i przekładać te karteczki w zależności od tego, jak to zadanie sobie zbudujemy. Przykłady takich zadań, które aktywizują nasz umysł, możecie Państwo też znaleźć oczywiście w internecie. Polecam Państwu warsztaty treningu umysłu przygotowane przez Klub Krąg. Kolejną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, jest aktywność społeczna. Jak to zrobić, żeby być aktywnym społecznie w czasach, kiedy walczymy o dystans i w czasach, kiedy mówimy, że ewidentnie powinniśmy ograniczyć spotkania z ludźmi, ponieważ no, w czasie tych spotkań może dochodzić do transmisji wirusa. WHO stworzyło specjalną stronę dla seniorów, gdzie oczywiście mamy instrukcję, że trzeba myć ręce, że należy wdrożyć dezynfekcję i zachować dystans, ale napisane jest tutaj też, że należy unikać właśnie grupowania się, natomiast żeby koniecznie nie zapominać o tym, że możemy kontaktować się z przyjaciółmi i z rodziną przez telefon. Jest takie zalecenie, żeby codziennie do kogoś zadzwonić. I tutaj szczególnie polecamy rozmowy przez internet, jeśli jest to możliwe. Więc warto, żeby się rozejrzeć wokół siebie, czy ktoś nie może nam pomóc i zobaczyć, czy nasz telefon nie będzie obsługiwał jakiegoś połączenia internetowego, jeśli dotychczas tego Państwo nie robicie. I w ten sposób właśnie można zachowywać aktywność społeczną, ale również przypominam, że można w ten sposób tworzyć sobie zadania, opowiadać, co czytamy, czy co oglądamy, i to jest bardzo ważna aktywność dla naszego mózgu. Czyli aktywność rozumiemy jako aktywność fizyczną, aktywność psychiczną, ale też aktywność społeczną. Oprócz aktywności ważna jest dieta i bardzo ważne jest to, że musimy o pewnych rzeczach w tej diecie pamiętać, że pełnowartościowa dieta dostarcza wszystkiego tego, czego nasz organizm potrzebuje i wtedy nie musimy niczego suplementować. Jedyna rzecz, którą rzeczywiście musimy suplementować, zwłaszcza o tej porze roku, to jest witamina D i o tym trzeba pamiętać, ponieważ niedobór witaminy D sprzyja niestety infekcjom i wiemy o tym, że osoby, które mają niedobór witaminy D, gorzej chorują na COVID. Ja chcę Państwu zwrócić uwagę na taką dietę, która nazywa się dietą MIND. I to jest taka dieta, którą określa się jako dieta dla rozumu. MIND oznacza po angielsku rozum. Ta dieta ma 15 składników, na które zwracamy uwagę
w tym 10 takich, które nazywają się zdrowe dla mózgu, a więc są rekomendowane, powinniśmy jeść je jak najczęściej, i 5 takich, które uważane są za niezdrowe dla mózgu, a w związku z tym niezalecane, a zatem powinniśmy jeść je jak najrzadziej. Do tych, które powinniśmy spożywać jak najczęściej, należą warzywa zielono-liściaste. Czyli to wszystko, co jest zielone, ma liście, jest warzywem i oczywiście czego nie gotujemy. A więc mamy tutaj sałatę, mamy też na przykład jarmuż i warzywa zielono-liściaste powinniśmy jeść 6 razy w tygodniu. Inne warzywa codziennie, co najmniej raz dziennie, bo właściwe zdrowe diety zakładają, że porcja warzyw i owoców powinna być spożywana 4, a lepiej nawet 5 razy dziennie. Mamy na liście rekomendowanych składników orzechy. Garstka orzechów powinna być zjadana 5 razy w tygodniu i może być traktowana jako zdrowa przekąska. Mamy dalej owoce jagodowe i tutaj polecane są przede wszystkim maliny, ale też borówki amerykańskie na przykład. One najlepiej by było, żeby zjadać je 2 razy w tygodniu, choć o tej porze roku rzeczywiście jest to trudne. Nasiona roślin strączkowych, mamy produkty pełnoziarniste, mamy ryby i drób. Ryby raz w tygodniu, ale nie powinny być to ryby smażone. Ważne jest też to, w jaki sposób przygotowujemy potrawy i rzeczywiście ryba smażona niejako przestaje być taką zdrową rybą, ponieważ produkty smażone i typu fast food znajdują się ewidentnie na liście produktów niezalecanych. Mamy oliwę z oliwek i mamy codziennie jedną lampkę wina. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wszystkich tych elementów wprowadzić jednocześnie, to im więcej tych elementów mamy w diecie, tym lepiej. Polecamy więc na przykład, żeby zacząć od orzechów i rzeczywiście w tym sezonie, kiedy są one bardzo dostępne, kojarzą się niejako ze świętami, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby jeden do dwóch orzechów sobie obrać i codziennie zjeść. Pamiętajmy też o warzywach i pamiętajmy generalnie o owocach w diecie. Pamiętajmy o rybach i o drobiu i próbujmy przygotowywać je w taki sposób, żeby ich nie smażyć. I jeśli wprowadzimy chociaż jeden z tych elementów, to jest to wyraźny krok w kierunku zdrowszej diety, a to jest ważne. Do produktów niezalecanych należy czerwone mięso. Powinno być ono jedzone rzadziej niż 4 razy w tygodniu, ale proszę zobaczyć, że to oznacza, że gdybyśmy jedli je co drugi dzień, to nadal jest to zupełnie dobrze. W dużych ilościach masło i margaryna. Żółte, tłuste sery powinniśmy jeść nie częściej, a właściwie rzadziej niż raz w tygodniu. Ciasta i słodycze. Ciasto jest słodycze, ale małe ciasteczko do kawy od czasu do czasu jest ok, ponieważ w tej diecie dostajemy jeden punkt, czyli jakby maksymalną punktację, jeśli ciasto jest słodycze jemy rzadziej niż 5 razy w tygodniu, a to oznacza zdecydowanie częściej niż tylko w niedzielę. I wreszcie produkty smażone i typu fast food. Myślę, że osoby starsze rzadziej korzystają z fast foodu, ale takie smażenie zdecydowanie jest tym rodzajem przygotowania potraw, które nie jest zalecane. I jeszcze raz przypominam, że jeśli jemy zdrowo i rzeczywiście pilnujemy różnorodności spożywanych potraw, to suplementy diety nie są nam potrzebne, a jeśli chcemy już dietę suplementować, to warto jest te suplementy zmieniać, czyli nie brać bez przerwy tego samego suplementu, tylko patrzeć, żeby był to suplement o różnym składzie i zmieniać go co 3 miesiące po to, aby nie doprowadzić do nadmiaru żadnych substancji w naszym organizmie, bo nadmiar jest tak samo niekorzystny jak niedobry.
dobór. Jedyna rzecz, która musi być suplementowana, to witamina D i to naprawdę warto. Witamina D powstaje w skórze. Starzejąca się skóra produkuje mniej witaminy D, a żeby w ogóle ją produkowała, potrzebne jest słońce i niestety, kiedy patrzymy za okno i jest szaro, to po prostu nie mamy szansy wytworzenia witaminy D i stąd musimy ją suplementować. Na koniec chcę Państwu powiedzieć, że podczas pandemii bardzo wiele osób zadaje pytanie o to, czy można w jakiś sposób, biorąc jakieś suplementy, czy biorąc jakieś leki, zwiększyć swoją odporność. I my, aby pomóc osobom, które mają długie listy leków, zapraszamy Państwa do punktu opieki farmaceutycznej. Ten punkt został stworzony przed pandemią, został stworzony i dzięki władzom miasta Poznania, ponieważ jest finansowany z budżetu miasta Poznania w ramach zamówień publicznych, jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, właściwie we współpracy z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym pod patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest realizowany przez specjalnie przygotowanych farmaceutów, którzy pomagają osobom z dużą ilością leków. Warunkiem koniecznym, aby zostać przyjętym w takim punkcie, jest to, że trzeba stosować co najmniej 10 leków, bo wtedy jest duża możliwość interakcji. A taka porada farmaceuty jest dwuetapowa. W pierwszym etapie zbierany jest wywiad i farmaceuta zapoznaje się z przyniesioną dokumentacją. I na drugiej wizycie, mniej więcej po tygodniu, wydawana jest rekomendacja wraz z ewentualnym listem dla lekarza rodzinnego. Te przeglądy lekowe są niezwykle ważne, zwłaszcza właśnie jeśli chcecie Państwo dołączać dodatkowe leki czy suplementy diety, ponieważ wiemy o tym, że one wchodzą w interakcję z tymi lekami, które już Państwo macie i te interakcje mogą być niebezpieczne. Te interakcje mogą zarówno obejmować nasilenie efektu jakiegoś leku, jak i jego osłabienie, co może mieć znaczenie dla Państwa codziennego funkcjonowania. Punkt opieki farmaceutycznej zaczął działać pilotażowo, tak jak mówię, w 2019 roku i przyjął 64 pacjentów. Natomiast w 2020 roku nadszedł COVID i wtedy zdecydowaliśmy się, że ten punkt będzie działał telefonicznie czy przez internet. On we wrześniu działał hybrydowo, czy mówimy hybrydowo, czyli w zależności od tego, jak wolał pacjent. Była możliwość porady przez telefon, ale była też możliwość przyjścia z wszystkimi lekami, pokazania tych leków w farmaceucie, pokazania wyników i zapytania, czy nie ma jakichś zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania. W tej chwili niestety znowu punkt działa tylko i wyłącznie online, natomiast mamy nadzieję, że będzie dalej działał w przyszłym roku i że jeśli troszeczkę uda się otworzyć, czyli pokonać troszeczkę chociaż koronawirusa, no to wtedy będzie możliwość tych porad bezpośrednich, bo widzimy, że Państwo zdecydowanie je wolicie. Rejestracja do tego punktu opieki farmaceutycznej to jest numer telefonu, który tu Państwo widzicie i to jest rejestracja w Poznań Kontakt, który bezpośrednio jakby zapisuje na te porady, jeśli są one w kontakcie, a również organizuje te porady telefoniczne czy internetowe. Chcę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo ważne, właśnie po to, żeby te osoby, które mają dużo leków,
szczególnie w czasie COVID, kiedy trudniej jest skonsultować te leki z lekarzem, aby właśnie czuły się bezpieczne, a przede wszystkim polecamy te porady tym osobom, które chcą dołączać dodatkowe leki. Zwracamy uwagę na to, że mogą te dodatkowe leki czy dodatkowe suplementy wchodzić w interakcję. Więc gdybyście Państwo mieli wątpliwości co do tego, to bardzo zapraszamy. Proszę jednak pamiętać, że pełnowartościowa dieta dostarcza wszystkie niezbędne składniki dla naszego organizmu i nie musimy wtedy suplementować niczego z wyjątkiem witaminy D. To tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę zatem pamiętać, że podczas pandemii, pomimo wprowadzonych ograniczeń, należy być tak aktywnym, jak to jest możliwe, oraz mieć tak zdrową dietę, jak to jest możliwe, ponieważ zdrowa dieta jest nam niezbędna i jest dla nas dużo lepsza niż wszystkie możliwe suplementy i leki. Bardzo Państwu dziękuję, życzę dużo zdrowia i do zobaczenia. Do widzenia.